Proszę Państwa, Rzeczypospolita, Rzeczypospolita, zakaz zadłużania miast, zakaz prywatnego zadłużania się. No to będzie zakaz zadłużania się. Profi kredyt, tak to finanse, a ASSA, tak to finanse. No różne są te firmy pożyczkowe, lichwiarskie, które dwa, jak się Państwo przyjrzą, dwa razy więcej biorą i jeszcze więcej, z karami włącznie, gdy ktoś tam się spóźnia. Polaków nie wolno okradać. Warszawa bez kopu. Takie finanse. Przywróćmy tożsamość Warszawie i Warszawa bez wykluczeń. Podkreślał też swoje pochodzenie. Ja jestem Polakiem z głębi nie serca, wolno a Warszawa kradać. Jest stolicą Polski. I Warszawa jest stolicą mojego serca. To jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, że stara się w tej chwili Warszawia z wielkości zdyskredytować. My przeszkadzamy już w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że żaden kandydat praktycznie nie jest z Warszawy. Później rozpoczęły się przemówienia kandydatów na prezydentów i burmistrzów innych miast. Mało Martyna Szczepczakowska, Polskie Radio. To tyle od jednego grupowania, które kandyduje w wyborach, a kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zadba o to, żeby w samorządach prawa kobiet były przestrzegane. Kandydat wziął wczoraj udział w Warszawie w konwencji Kobiety Koalicji Wyborczej. O szczegółach tego spotkania Joanna Stankiewicz. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że walka o prawa kobiet to jest walka o prawa wszystkich obywateli. Dlatego, że jeżeli mówimy o równouprawnieniu, jeżeli mówimy o darmowych żłobkach dla każdego warszawiaka, jeżeli mówimy o kwestiach in vitro, to przecież to nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. To dotyczy nas wszystkich. Podczas konwencji Trzaskowski skrytykował też rząd za prowadzoną politykę dotyczącą kobiet. To, co rząd PiSu robi z prawami kobiet, jeżeli ich nie respektuje, jeżeli likwiduje program in vitro, jeżeli likwiduje edukację równościową, a tutaj to oni wiesz, potrafią PiS opieprzać, oskarżać. Nie damy zniszczyć edukacji równościowej, nie damy odwrócić programu in vitro, po prostu sobie na to nie pozwolimy i zadbamy o to, żeby w samorządzie prawa kobiet były przestrzegane. Obecna na konwencji wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że kobiety w polityce są bardzo ważne. Dodała, że kobiety mają moc i umiejętność łagodzenia trudnych i konfliktowych sytuacji, co w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne. Jesteście panie na listach, macie wsparcie kolegów i koleżanek i wspólnie musimy pokazać, że polityka, samorząd może wyglądać lepiej, może być merytoryczny, kulturalny, przewidywalny, a co najważniejsze obywatelski, skierowany do obywateli. Kidawa-Błońska przytoczyła też badania preferencji politycznych. Na pewno Państwo czytali ostatnie badania, że okazało się, że gdyby kobiety decydowały o tym, jak ma być wynik po wyborach, PiS zostałby odsunięty od władzy. Więc drogi panie, to są tylko badania, ale ja wiem, że znając naszą skuteczność i to, że wiemy, jak walczyć w kampaniach wyborczych, bo potrafimy, to kobiety w ostatnich latach, miesiącach pokazały, że jeżeli im się tylko nie przeszkadza, to świetnie sobie dają radę. Rafał Trzaskowski dodał, że na listach Koalicji Obywatelskiej są kobiety z Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, ale również takie, które nie należą do żadnej partii politycznej, a które sprawdziły się w życiu społecznym i wykazały się za. Nie wolno przeszkadzać. Zdaniem Trzaskowskiego Koalicja Obywatelska realizuje ideę równości w praktyce. Jak mówił, kobiety wzmocniły listy koalicji swoją mądrością, doświadczeniem i charakterem. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nie milkną, drodzy Państwo, echa ubiegłotygodniowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu i zapowiedzi wybudowania w Polsce amerykańskich baz wojskowych. Na ten temat dyskutowali m.in. oczywiście wczoraj w studiu Polskiego Radia 24 politycy, goście audycji 7x24, a o najważniejszych wątkach tej debaty teraz Michał Walczyk. Polityk Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki w studiu Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że dotąd zbyt mało dyskutowano o wydatkach Polski na wybudowanie stałych amerykańskich baz. Może jakieś koszty trzeba będzie ponieść, oczywiście, ale chyba trzeba będzie Polska ponieść, ile będzie ponosić jednorazowo stale, to po prostu tej dyskusji w krajowie ja nie widziałem. Nie wolno. Jakaś pogłębiona dyskusja na temat, jakie koszty to ze sobą pociągnie, ale powiem, ja nie będę zapuścić tym, bo
Ja sobie zdawałem, że to może coś kosztować, tym bardziej, że prezydent amerykański teraz bardzo silnie naciska na to, żeby Europa więcej płaciła za swoją własną obronę. Za amerykańskie bazy Polska musiałaby zapłacić ponad 2 miliardy dolarów, ale to niewystarczająca kwota za bezpieczeństwo. Trzeba wzmacniać własne siły zbrojne, podkreśla poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Obecność wojsk amerykańskich w Wyspie Koreańskim to jest najsilniejszy gwarant bezpieczeństwa i pokoju. A na Półwyspie tak samo, jeśli chodzi o Japonię, tam nie kwestionuje tego, że za bezpieczeństwo trzeba płacić. Również mówimy o uzbrojeniu własnych sił zbrojnych. Jeśli my sami nie będziemy w stanie się bronić, to nikt nie przyjdzie nam z pomocą. Bazy w Polsce powstaną, pytanie tylko kiedy. Poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas ocenia, że koszty poniesione przez polski rząd zwrócą się. Nie wolno przeskadać pieniędzy w naszym kraju. Zakaz brać kredytu. Polskie firmy, które będą budowały tą infrastrukturę, więc będzie to służyło Polsce. Polityk Nowoczesny. Zakaz brania kredytu, zlikwidować profil. Kredyt, tak to finanse, a ASA, no, 2-3 razy więcej biorą. Zlikwidować po prostu, to ludzie nie będą brali pożyczek. Po co Polaków obciążać? Nie wolno. To jest przestępstwo. Są zaopatrywane często przez globalną sieć dostaw, więc to jest bardziej skomplikowane. Bez 3-4 pożyczki to i ciągle. Krzysztof Gawkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej ocenia, że bazy w Polsce nie będzie. Brak jest jasnej deklaracji Stanów Zjednoczonych. Argumentuje. To są deklaracje, nic z tego nie będzie, dlatego że administracja Trumpa po lipcu powiedziała, że dla budowy sojuszu amerykańskiego potrzebny jest Środkowo-Wschodni. Spokój w Europie Środkowo-Wschodniej oznacza, że słowa mogą padać, czynów nie będzie. Chciałbym, żeby w Polsce doszło do tego, że będziemy mieli jasną deklarację, że ta baza, czy w ogóle obecność będzie stała. W ocenie posła PiS Janusza Szewczaka rozmieszczenie baz w Polsce poważnie traktuje prezydent Donald Trump. Amerykanie mają problem z tymi bazami, bo oni w wielu miejscach chcą oszczędzać i nawet myślą o likwidacji bazy, ale wyraźnie widać, że jeśli chodzi o bazę tu na tej flance wschodniej, to biorą to bardzo poważnie pod uwagę i te deklaracje są moim zdaniem dość daleko idące. Do marca przyszłego roku Stany Zjednoczone mają warianty ewentualnej współpracy. Zbyt daleko idące. Cupanie się. Jadę katolicki. Serwis gospodarczy. Jadę tu Polskę. Polska oficjalnie dołączyła do grona krajów rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. Decyzja została ogłoszona rok temu, teraz wchodzi w życie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Polska to pierwszy rynek z Europy Środkowo-Wschodniej, który dołącza do grona państw rozwiniętych. Ważny krok postawiła już 7 lat temu. Nasz kraj trafił wtedy na listę obserwacyjną FTSE Russell. Od dziś jesteśmy w tej samej grupie co USA, Japonia czy Niemcy. O reklasyfikacji decydują otoczenie regulacji, norm i przepisów, w jakim porusza się biznes, infrastruktura czy jakość rynku kapitałowego. 37 polskich firm znalazło się w indeksie rynków rozwiniętych, a dziś na londyńskiej giełdzie przedstawiciele polskiej giełdy i biznesu będą uczestniczyli w ceremonii otwarcia jako goście specjalni. Dziś także oficjalną działalność rozpoczyna Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku. Jak podkreślił prezes agencji Tomasz Pisula, Nowy Jork to światowe centrum gospodarcze i finansowe, a wiele zagranicznych firm znajduje klientów na innych kontynentach. Działa tu również silne drogi podróżnicze, uwzględniające wielkości potencjału rynek venture capital, wspierający rozwój nowych technologii w takich branżach jak fintech czy biotechnologia. Nowojorskie biuro będzie czwartym przedstawicielstwem agencji w USA po San Francisco, Los Angeles i Waszyngtonie. Krótsze terminy płatności czy publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy to główne propozycje przepisów mających ograniczyć zatory płatnicze. Projekt trafił do konsultacji społecznych. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, nowe rozwiązania powinny być na czas. Skracamy terminy płatności i zaczynamy od siebie jako administracja. Do 30 dni administracja będzie zobowiązana nie dłużej uiszczać należności za dostarczone towary lub usługi. Do 60 dni skracamy terminy płatności w realizacji dużego podmiotu z małym podmiotem. Też ulgę podatkową dla przedsiębiorców, którym kontrahenci nie zapłacili za towar. Taka firma będzie mogła zapłacić podatek dopiero wtedy,
Kiedy otrzyma płatności? Sprzedaż detaliczna bez zadyszki w sierpniu wyniosła 9%, licząc rok do roku. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu sprzedaż detaliczna z kolei wzrosła w liczbie, otrzyma 9,3%. Znacznego osłabienia dynamiki. To bardzo dobry wynik, uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Ogólnie sprzedaż detaliczna w Polsce od kilku miesięcy utrzymuje się na wysokim poziomie i tempo wzrostu również jest relatywnie wysokie. No, powodów mamy kilka. Po pierwsze, ta sytuacja na rynku pracy dobra z punktu widzenia pracownika, czyli rosnące wynagrodzenia, brak problemów większych ze znalezieniem czy ze zmianą pracy, rekordowo niskie bezrobocie. Po drugiej stronie mamy transfery socjalne w postaci programu Rodzina 500+, gdzie miliardy złotych trafiają do gospodarstw domowych posiadających dzieci, no i uruchomiony nowy w sierpniu program Dobry Start, gdzie również są to miliony złotych, które trafiły czy trafiają na konta gospodarstw domowych posiadających dzieci. Sierpień jest dodatkowo takim miesiącem specyficznym, ponieważ jest to miesiąc już przygotowywania się do szkół, do rozpoczęcia roku szkolnego, a więc te wydatki, zwłaszcza na dzieci, właśnie w tym miesiącu rosną. A czego możemy się spodziewać w dalszej perspektywie? Czy po tym okresie właśnie, kiedy kończą się wakacje, zwiększone są zakupy, będzie spadała sprzedaż? Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach, czyli wrzesień, październik, może nieco wyhamować, ale nadal ona powinna znajdować się w tym przedziale 6-9%. I prawdopodobnie w grudniu, czy nawet już w listopadzie, pod koniec listopada, te zakupy gospodarstw domowych ponownie przyspieszą, no bo zbliża się okres świąteczny, a to jest zazwyczaj najbardziej gorący okres w handlu. Polacy chętnie konsumują. Jakie znaczenie dla gospodarki ma konsumpcja gospodarstw domowych? W Polsce konsumpcja gospodarstw domowych jest właściwie głównym filarem wzrostu gospodarczego. Jej udział w PKB sięga blisko 60% właśnie PKB. Ten udział się trochę obniżył w ostatnich latach, a trzeba zaznaczyć, że no kilka lat temu jeszcze przekraczał 60%. Jest to zjawisko naturalne w sytuacji, kiedy gospodarka się rozwija i społeczeństwo się bogaci. Bogaci się, widzisz, za każdą na rzecz innych kategorii, jak na przykład inwestycje, czy tak jak w przypadku Polski jest to eksport. Konsumpcja jest tym głównym filarem, tak jak powiedziałam. Natomiast na drugim miejscu właśnie mamy eksport, który też ten udział sięga już ponad 50% PKB. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Reklamy? Nie. Czy będzie zarabiała? Ja będę słuchała, tak?